Jest godzina. Zresztą w sumie widzicie to, po co ja się produkuję. To jedę Krakowa za chwilę. Mam w planie cały road trip. Po drodze jeszcze zgarniam dzieputę, której nie widziałem 3 lata, a z którą mam spędzić dzień w Krakowie. I jakoś kompletnie ominął mnie fakt, że będę startował po ciemku, jeśli startuję przed 7. Zima, ledwo ją znam. Wziąłem kamerę do kokpitu tego promu kosmicznego i startuję, więc mam nadzieję, że o niej nie zapomnę. Fajnie by było jednak pamiętać, że istnieje. Dzieputa jeszcze nigdy nie widziała, co jest w ogóle ciekawe. Więc jakby cel po dzieputę, a potem Kraków. Jesteśmy, ja w ogóle nagrałem start, w sensie jak się obudziłem i potem jak siedziałem w samochodzie, a w końcu nic nie nagraliśmy z drogi. Ale jesteśmy w Krakowie. Dzień dobry, to jest dzieputa. Ej, w ogóle muszę ci, właśnie teraz jak powiedziałeś, to zapomniałem ci napisać, ale mam totalne przemyślenie, tak, że w tym momencie jesteś jedyną osobą w całym moim życiu, która mówi do mnie po nazwisku. Okej. Okay. Kubuś mnie kiedyś nagrał, bo chciałem znajomej wysłać montaż, jak jeździmy na rolkach. I kiedyś mnie nagrał, jak jeździmy tutaj. I to była środa wieczorem i to było w COVID-zie. I nie było nikogo. I było pusto, ale teraz jakby nie ma takiej sytuacji. Może minus 20 i na rynku będą ludzie. Także, no. Nieźle. Nie widać tego zbyt dobrze, bo jakby... Kurwa, nawet nie widzę, co mam w wizjerze. Aha, wizjer też jest zapalowany. To może dlatego. To może dlatego. Więc po prostu Aha. Bo jakby chciałem zrobić żart, że mam okulary zaparowane, a to się okazało, że wizjer jest też zaparowany i obiekty też jest zaparowany, więc cokolwiek co nagrałem teraz po prostu nie będzie działać. Dobrze, teraz chyba widać, że jesteśmy w Szagłot. Znaczy, bo to nigdy nie była w Szagłot, więc jakby... To prawda. Będzie to pierwszy zastrzyk heroiny. Jak? Masz. Ej, legitnie jakby 4 lata tu mieszkam. Nie wiedziałem, że jest scena na jarmarku świątecznym. Wiedziałem, że jest jarmark i że się go omija i to tyle. Troszeczkę nas wypizgało, więc zanim gdzie pyta będzie była na pociąg, to jeszcze wstąpiliśmy na jakieś rozwiązanie. Po tym jak wczoraj odstawiłem dzieputę na pociąg, wróciłem do bazy wypadowej, którą jest mieszkanie Bartka i Natalii, których nie ma i którzy, kochani jak zwykle, pozwolili mi tu zostać i praktycznie zdechłem, to znaczy... Ja byłem, no bo byłem na 4 godzinach snu i zrobiliśmy w sumie na koniec dnia miałem 17 tysięcy kroków, czyli całkiem niezły wynik. I po prostu położyłem się z laptopem do łóżka jeszcze posiedzieć chwilę i umarłem o jakiejś 9 wieczorem. Co się dobrze składało, bo miałem teoretycznie wstawać na jakąś 7. Na 8 miałem pierwsze mieszkanie, ale pani zadzwoniła, że może jednak na popołudnie, więc plany się trochę zmieniają. Pierwsze mieszkanie mam na 9.30, ale w sumie dalej mam 5 sztuk do obskoczenia. Więc teraz ruszam na podbój pierwszego z nich. Właściciel tego mieszkania brzmi jak największy but z całej piątki, więc mam nadzieję, że nie będzie tak trudno, jak mi się wydaje, że będzie. Jestem trochę do przodu, więc pomyślałem, że przejdę się końcówkę do pierwszego mieszkania. I właśnie napisała mi pani SMS-a, że jednak ostatnie jest nieaktualne, więc mamy już 4. Mam nadzieję, że żadne inne się nie wykruszą, ale jednocześnie w sumie nigdy nie wiadomo. Nie chcę zostać z pustymi rękami po tym weekendzie. Bo rozumiecie, chodzi o to, że jesteśmy na Bronowicach, więc każdy przystanek i każda najmniejsza uliczka muszą nawiązywać do pierdolonego wesela. Bo jesteśmy na Bronowicach. Rozumiecie? Bronowice. Z Bronowic przejechałem na Dąbie. Piszka dzisiaj trochę, ale nie najgorzej jak na grudzień. Zapomniałem kaleson założyć i jakby to mi się trochę odbija teraz. Do następnego mieszkania mam jeszcze jakieś
z 20 minut. Pomyślałem, że chociaż przejdę się nad Wisłę, żeby nie stać, nie marznąć przynajmniej. Tamto mieszkanie było ok. Następne mieszkanie jest średnie, ale drogie i trochę mnie irytuje to, że jakby no, trzeba oglądać mieszkanie, którym nie do końca jestem na 100% zainteresowany, ale i tak trzeba tam jakby uśmiechać i mówić, że tak, tak, już zasuwam. Trzecie, jeszcze go nie widziałem nawet na zdjęciach, ale brzmi najlepiej z całości. I ostatnie na Krowodrzy jest spoko, tylko jest drogie, bo to jest klasyczny przypadek. W ogłoszeniu piszemy 2000, a żeby tam zamieszkać potrzebujesz 7 czy coś takiego, bo wszystkie kaucje, prowizje i pierdoły. Więc w sumie najlepiej by było, jakby wypaliło to drugie na Dąbiu, które też jest drogie, ale przynajmniej jest duże, o 2 pokoje, no i jest tutaj. No, mam nadzieję, że coś z tego będzie. Samo przebywanie w Krakowie mi daje boosta do psychy. Ale chciałbym już tu mieszkać z powrotem. Jest mniej więcej połowa dnia, więc czas może na małe podsumowanko. Mieszkanie na Branowicach było spoko, oprócz tego, że była woda ogrzewana gazem, a jakby to oznacza odebranie sobie komfortu pryszniców na rok. Więc jakby to nie jest coś, co chcę robić. Mieszkania kolejne dwa były na Dąbiu, czyli tam, gdzie faktycznie chciałbym mieszkać. I pierwsze było zwyczajnie patologiczne, bo stanąłem pod budynkiem, który wyglądał, jakby miał się zawalić. Na drzwiach było napisane budowa wstęp wzbroniony i to tam miałem wejść. Jeszcze miałem wątpliwości, czy na pewno tam przez ten znak, ale nie, to totalnie tam. Po wejściu, jakbym sobie miał wyobrazić stereotypową kamienicę w Łodzi na Bałutach, 20 lat temu, albo na Pradze Północ 20 lat temu w Warszawie, to mniej więcej tak to wyglądało, albo jakby klatka schodowa w kamienicy w centrum, tylko odejmij cały urok i dodaj więcej gruzu i wystających kabli ze ścian. Koszmar. I mieszkanie nie było wiele lepsze. Oprócz tego było trzecie mieszkanie, które według agenta było jeszcze nie wystawione do internetu, ale ponieważ agenci nieruchomości mają piękną nową mowę, w której dosłownie to nie dosłownie, w okolicy to 15 km i tak dalej, to jeszcze nie wystawione, jakbyście się zastanawiali, oznacza jeszcze przez nas nie wystawione. Wchodząc tam, wiedziałem, że w drugim pokoju wisi lampiczka na ścianie, bo widziałem to mieszkanie i nie chciałem go, a całość była wyposażona jak pensjonat Sarmata. Koszmar. I do tego w całym mieszkaniu były płytki na ziemi, więc pizgało po nogach. Obrazy na ścianach takie, jakby ktoś po prostu pomyślał, że chciałbym wyglądać bogato, ale nie mam za dużego budżetu, więc zrobię to. I spytałem, czy... I w środku były 2 pojedyncze łóżka i jakby gigantyczna kuchnia, którą facet przedstawiał jako duży pokój. Jakby, mordo, to jest kuchnia. Duża. Bardzo duża kuchnia, ale to nie miało żadnego wyglądu normalnego pokoju, to wyglądało jak duża kuchnia. W każdym razie chujowe mieszkanie. Nie miało żadnych takich dużych wad, ale miało mnóstwo takich małych i nie interesowało mnie w ogóle. Czwarte będzie o 17, więc zrobiłem sobie przerwę, bo byłem wyziębiony i padnięty, no i usiadłem w Lajkoniku i zacząłem szukać dalej, czy czegoś na ostatnią chwilę nie ma i umówiłem się na oglądanie jeszcze jednego na Dąbiu o 19.30. Więc jakby mam to rozłożone dosłownie cały dzień, tylko teraz muszę poczekać jeszcze chwilę. To piąte jest, wydaje się super, poza ceną, bo jest trochę wysoka, ale do tego wszystkiego zgubiłem słuchawki. To znaczy zostawiłem je gdzieś i nie wiem gdzie. No jakbym wiedział gdzie, to bym ich nie zgubił, ale jakby zostawiłem słuchawki i mam nadzieję, że zostawiłem je w mieszkaniu z Łępicką, a nie w tym patą mieszkaniu. To przynajmniej tyle. Agent nieruchomości ma się dowiedzieć, czy tam są. Nawet jak tu nie mieszkam, to myślę, jakbym mieszkał, bo idę po Floriańskiej i myślę, czemu na Floriańskiej w sobotę jest tak dużo ludzi. Co ci pieprzeni turyści robią w moim mieście? Mimo, że formalnie też jestem turystą tutaj dzisiaj. Jedyny plus tego tłumu taki, że jak człowiek odbije od drogi na galerię, to on się robi pusty.
Bardzo lubię miejsca, gdzie tramwaje jeżdżą, ale nie ma tam faktycznej ulicy z samochodami, tylko jakby jeżdżą same. I to jest jedno z nich. Fajnie się tu jeździ na rolkach, bo tu normalnie jest jakby asfalt, tylko nie mają wstępu samochody. Jest między... O, fuck. Chciałem powiedzieć, że to jest między Politechniką a Dworcem Towarowym. I jak to mówiłem, to pan za płotem obok z karabinem sobie stanął i popatrzył na mnie. Z daleka, ale jakby widać było, że patrzy na mnie. I kapnąłem się, że jestem obok jednostki wojskowej. I bardzo jakby jest to oczywiste, że coś nagrywam, tylko że jakby nagrywałem drogę dla tramwaju z tramwajem, a nie jakby na wprost, a on stał po lewej, ale i tak jakby umarłem w środeczku. Nic mi nie powiedział, po prostu przeszedł obok i stanął przodem do mnie i się popatrzył na mnie. W każdym razie tak, tu jest całkiem spoko do jeżdżenia na rolkach zwykle, bo nic innego nie jeździ niż tramwaj. Lubię takie miejsca, szczególnie jak jeszcze jest połączone z zielonym, w sensie jak tramwaj jedzie sam, tak odrębnie od ulicy, niekoniecznie tam nie ma ulicy, tylko odrębnie i jest zielono. Jak się jedzie na cichy kącik obok Parku Jordana, to jest takie miejsce. W sumie nie do końca przemyślałem to, co powiedziałem. Ten fajna część, gdzie można jechać na rolki, jest do dworca towarowego, który jest tam. Natomiast dalej ta trasa idzie jeszcze wzdłuż Parku Krowodarskiego. I tam potem jest taki zajebisty wiadukt, przy którym w sumie też będę szedł. Więc cały ten fragment do Krowodrzy Górka jest jakby zawsze mi się bardzo podoba, bo jarają mnie tramwaje, ale w taki sposób, że nic o nich nie wiem, po prostu je lubię. I oprócz tego jarają mnie właśnie trasy tramwajowe, które są ładne w jakiś sposób, albo wyjątkowe. Nie wiem, czy powiedziałem, że wzdłuż Parku Krowodarskiego, czy Parku Kleparskiego, ale chodziło o Kleparski. To tak jakby co. I tam mamy wiadukt, o którym mówiłem wcześniej. Zajebiście. Zgaduję, że taksiarz, który się właśnie wpieprzył w ten wiadukt, na którym stałem, jest rowerem. Byłem w przedostatnim mieszkaniu i wydaje mi się, że co by się nie działo, to jednak wracam z mieszkaniem jutro do domu. Więc to jest dobra wiadomość. W sensie, to jest tak, że mimo tego, że ono jest jednopokojowe, a ja może chciałem dwa, to jest naprawdę top tier jednopokojowe dla mnie. Jakby nie dlatego, że jest nowe ani nic z tych rzeczy, tylko po prostu odhaczają się wszystkie rzeczy, które chciałem, z najważniejszych. I wydaje mi się, że duża część tego, której trochę nie doceniałem, to jest też to, że jak się już widzi mieszkanie na żywo, to vibe ma znaczenie. To znaczy, na poziomie samego mieszkania, patologiczne, w sensie to z patologiczną klatką i to tutaj, wyglądało podobnie, jakby miały podobne cechy, tak na papierze, ale tam było okropnie, po prostu, jakby i to mieszkanie nie było fajne, i właściciel brzmiał jak taki cwaniak, natomiast tutaj, nie, natomiast, ale jestem poważny, jakbym był też agentem nieruchomości, kurwa. A tutaj rozmawiałem tylko z agentką, ale ta agentka od razu pytała, czy będę potrzebował nowych mebli, albo czy będę potrzebował, żeby wywieźć któreś meble, bo kazała właścicielka przekazać, że nie będzie problemu i że jakbym czegoś takiego potrzebował, to żebym od razu mówił. I że ta właścicielka chce jak najlepiej dla wynajmującego. To w sumie spoko, jakby to nie jest do końca rzecz, która jest częsta. Żeby ktoś otwarcie o tym mówił, przynajmniej. No, czy to robi, to już inna sprawa. No i teraz będę miał ostatnie. I to ostatnie wydaje się super i wydaje się tylko drogie, ale jakby tak czy tak, jakby jest spoko to, że jak nie wybiorę tego ostatniego, to wybieram to przedostatnie. I to oznacza, że na ten moment przynajmniej, o ile znowu się coś nie okaże, bo nie opowiadałem o moim poprzednim weekendzie, ale była zabawa, o ile się coś znowu nie okaże magicznie, to wychodzi na to, że mam mieszkanie, więc jakby zwycięstwo. Zobaczymy tylko, czy to,
czy to ostatnie, a to za jakąś trochę ponad godzinę. Jak kupowałem iPhone'a, to zostałem ostrzeżony przez koleżankę z pracy, że nie radzą sobie na mrozie zbyt dobrze. W sensie, że bateria sobie nie radzi na mrozie. No i mam go 2 zimy już i dzisiaj po raz pierwszy faktycznie doznałem tego problemu. Przy 10% po prostu się wyłączył. I jak podłączyłem go do powerbanka, to włączył się i pokazał 16. I to średnio fajne, ale jakby wiedziałem, że może się tak dziać. Natomiast porównując to, wydaje mi się, że ta kamera przy minus 40 pokazałaby mi ostrzeżenie, że trochę dzisiaj mrozi. Pamiętaj tylko nie wyciągać kasety, bo taśma zamarznie, ale poza tym nie ma problemu, stary. I jakby trzymam kciuki, że faktycznie tak będzie. Bo jak dotąd trzymam ją sobie przy boku i sobie z nią spaceruję i nic jej się kompletnie nie dzieje, więc super. Mam nadzieję, że to mieszkanie na Dąbiu może być za cenę, która będzie dla mnie znośna i że możemy to załatwić jakby bez jakiegoś pieprzenia się przez tydzień albo coś w tym stylu, to by było całkiem spoko. Zobaczymy, bo jakby wszystko się w sumie może okazać. Spoko jest, że będę gadał z najemcami, a nie z wynajmującym. Albo odwrotnie, nigdy nie pamiętam kto jest kim, ale jakby nie będę rozmawiał z właścicielem, tylko z ludźmi, którzy w tym momencie to wynajmują i właśnie się kapnąłem, że chyba stoję pod światło. Będę gadał z ludźmi, którzy wynajmują to mieszkanie teraz, co oznacza, że mogę ich po prostu spytać, czy wynajmujący właściciel mieszkania jest chujem po prostu i jak nie jest to spoko, ale jakby czy da się z nim rozmawiać w ogóle, a to nie mogę raczej spytać właściciela mieszkania, czy jest ugodowy i czy jakby chce dobrze, bo każdy powie, że chce dobrze. Jestem po zobaczeniu tego finalnego mieszkania na Dąbiu i od stycznia mieszkam na pierdolonej alei pokoju, więc jakby bardzo dobrze. Bardzo dobrze, to jest jakby adres, nie mogło być lepszego adresu, a samo mieszkanie kosztuje 100 powyżej mojego maksymalnego budżetu, ale już chuj z tym, mieszkam dokładnie tam, gdzie chciałem i tak ma być. Ponadto przedostatnie mieszkanie było i tak super, więc ja bez mieszkania teraz do domu nie wracam. Jeśli cokolwiek się stanie, cokolwiek stanie się z mieszkaniem kosmicznie dobrym, to dzwonię do mieszkania super i podpisujemy umowę. I ja wracam z nagrodą pocieszenia i to też będzie wspaniale. Jak na razie jest po prostu zajebiście. Jutro podpisuję umowę i wszystko będzie załatwione. I od stycznia wracam do Krakowa. Kurwa, w końcu! W końcu! No i znalazłem, więc będę mógł przynajmniej zgrać tego vloga i poprzedniego. Ogólnie podpisywanie umowy mam dopiero o 15, a chciałem się już zwinąć od Bartka i Natalii i nie wiedziałem co będzie ze sobą zrobić, ale przyszedł mi do głowy genialny pomysł, że przecież mogę jechać na obiad w Ikei, bo akurat jest niedziela handlowa, więc zrobiłem to, a oprócz tego miałem do załatwienia jeszcze magazyn i znalezienie GV-ki, żeby móc zgrywać vlogi u rodziców. A no i oprócz tego umyłem samochód, bo głównie zależało mi na tym, żeby tylna szyba była jakkolwiek przejrzysta na powrót do domu. I muszę przyznać, że to jest w ogóle chyba pierwszy raz, jak myłem samochód z zewnątrz, co brzmi bardzo dziwnie, jak na przeżycie 23 lat raczej z samochodami niż bez na tym świecie, ale całe moje życie jakby moim obowiązkiem od dziecka było sprzątanie samochodu w środku. I muszę powiedzieć, że to jest całkiem satysfakcjonujące, w sensie szczególnie to ciśnienie z myjki, jak tak odbija, jest całkiem spoko. Mam nadzieję, że kaseta mi się nie skończy, bo się kończy, zanim nie skończę tego vloga, ale umowa podpisana, misja wykonana. Jest, wszystko już do końca załatwione, wprowadzam się od końca grudnia albo początku stycznia. Wspaniale. Była druga misja dla Cezara Velpando w GTA San Andreas, teraz czas na trzecią część Władcy Pierścieni.